Drodzy widzowie, badacze historii Torunia od dawna zastanawiali się, jak spróbować dowieść faktu, domniemania wtedy jeszcze, że pierwotna lokacja miasta nie odbyła się na terenach, na których obecnie znajduje się Stare Miasto Toruń, tylko kilka kilometrów a w dół rzeki. I właśnie ta audycja spróbuje pokazać między innymi takie możliwości, jakie dają badania nieinwazyjne na możliwość wyinterpretowania takiego stanu rzeczy. Na temat rem. Oto właśnie istnieje niedaleko Toronia, tuż obok przysieka, między Górskiem, rozgartami, przysiekiem, miejscowość, która nazywa się Stary Toroń. Ta nazwa nie jest oczywiście wyabstrahowana, ona związana jest. Z funkcjonowaniem tam jakiegoś osadnictwa wcześniejszego. W samym Starym Toruniu znajduje się tablica upamiętniająca lokację miejską Torunia w 1233 roku. Oczywiście ta tablica nie znajduje się dokładnie w tym miejscu, gdzie doszło do tej lokacji, bo tego nie wie nikt, ale najpewniej w okolicach Starego Torunia znajdował się pierwotny zespół osadniczy Torunia. Skąd się wzięli krzyżacy na ziemi No Przypominam takie didaskalia trochę, ale wydaje się, że ważne w odniesieniu do zrozumienia, skąd ten Toruń się pojawił w przestrzeni publicznej. Prusowie, pogańscy Prusowie atakowali północne Mazowsze. Doprowadziło to do zniszczenia tych terenów i częściowego ich wyludnienia. Między innymi ziemia chełmińska stała się takim obszarem dosyć mocno wyludnionym próbował ten problem rozwiązać Konrad Mazowiecki poprzez między przekazanie ziemi chełmińskiej biskupowi Chrystianowi, który miał być biskupem prus po ich zdobyciu. Również zaproponował innym książętom polskim prowadzenie tzw. stróży rycerskiej, aby dbać o bezpieczeństwo terenów nadgranicznych. Ale okazało się, że, że to nie są środki tylko półśrodki. Dlatego też Konrad Mazowiecki zdecydował się skierować taką propozycję na zorganizowanie stałej ochrony tego obszaru, a później ewentualnie jego podbicie zakonowi Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, czyli Krzyżakom. Finalnie wielki mistrz, czwarty wielki mistrz zakonu Hermann von Salza przyjął ofertę Konrada Mazowieckiego. No, i właśnie w ten sposób Krzyżacy znajdą się najpierw na Kujawach, a później wkroczą na Ziemię Chomińską i będzie to raczej będą to okolice Starego Toronia. Pierwsi zakonnicy, rycerze pojawiają się na Kujawach, tak mniej więcej na, na, na przeciw Torunia, w grodzie, który nazywają Wugelsang. Później dostrzegają, że dwa brody. Płytkie przejścia przez Wisłę są bardzo ważne, właśnie to toruńskie i, i, i starotoruńskie. Dlatego decydują się na uzyskanie od Konrada, czy proszą Konrada o to, aby nadał im e, między innymi możliwość kontroli tych brodów. Między innymi otrzymują gród w Nieszawie. I najprawdopodobniej w 1231 roku, pierwsi Krzyżacy pojawią się na terenie Starego Torunia. Tam według tradycji przekazanej przez. Kronikarza zakonnego Piotra z Duzburga a na dębie i w jego okolicy zbudują warownię, taką małą forteczkę, w której będzie funkcjonowało siedmiu braci zakonnych. I to właśnie na remizie strażackiej, tuż obok tablicy, którą pokazałem w, pierwszym, w jednym z pierwszych slajdów, znajduje się ciekawy mural pokazujący krzyżaków, właśnie na, na dębie. Ktoś miał dobry pomysł, aby w ten no, zabawny sposób pokazać początki władzy krzyżackiej na tym obszarze. No i pamiętajmy też o tym, że mistrz krajowy, taka prawa ręka wielkiego mistrza na terenach Ziemi Chełmińskiej i na teren Prus, Herman von Balk, poza działalnością militarną również chciał skonsolidować i umocnić władzę krzyżacką na tym obszarze poprzez akcję kolonizacyjną. Stąd między innymi wystawienie dokumentu lokacyjnego 28 grudnia 1233 roku dla dwóch pierwszych miast na ziemi chełmińskiej – Hełmna oraz Torunia. O tym przywileju inną audycję on dziś nagrałem, także odsyłam ewentualnie zainteresowanych um, jej oryginalnym charakterem prawnym. Toruń został uposażony niewielkimi nadziałami ziemskimi, między innymi pojawia się wyspa Liskę, czyli Liszka. Która znajduje się między Wielką Mieszawą a Starym Toruniem. A więc zwróćmy uwagę, tu nie chodzi o ten obecny, o obecną starówkę toruńską. Późniejsze Stare Miasto nie zostało objęte zakresem tego uposażenia. I na tej mapie widać to wyraźnie. Stary Toruń i po prawej stronie, gdzieś tam, dopiero Toruń średniowieczny. W 1236 roku doszło do translokacji Torunia. Ze względu na zalewanie tych obszarów przez Wisłę, mieszkańcy zdecydowali się na opuszczenie tego miejsca i przeniesienie na miejsce bardziej bezpieczne, czyli to, w którym obecnie znajduje się starówka. Krzyżacy zbudowali, zaczęli budować swój zamek w okolicach dawnego grodu Postolsk. To właśnie tam, gdzie znajdują się obecnie ruiny zamku krzyżackiego, najprawdopodobniej czy w starym Toruniu zatem istniała osada miejska. Wiadomo, było bardzo trudno znaleźć potwierdzenia archeologiczne, bo to krótko to osadnictwo funkcjonowało. Natomiast w latach 2017-2018 odbyły się badania nieinwazyjne, badania prospekcji lotniczej, powierzchniowej, geofizycznej i rozpoznania geologicznego metodą wiercy. Co one pokazały? Pokazały ślady, które na przestrzeni czasu, różnych pór roku można e zauważyć które tworzą najprawdopodobniej jakieś założenia wałów obronnych, może fosy. Oczywiście to nie jest odpowiedź na pytanie, czy na pewno na terenie Starego Torunia, w tym właśnie miejscu, znajdowało się to pierwotne osadnictwo krzyżackie, ale metodami wykopaliskowymi można, wiedząc gdzie kopać, rzeczywiście spróbować zweryfikować. Na dolnym zdjęciu strzałką oznaczone zostało właśnie między innymi to zróżnicowanie terenu, być może po fosie. Także widać, że badania inwazyjne bardzo mocno pomagają również archeologom i historykom. Dziękuję bardzo za uwagę.